W Wielki Piątek 2 kwietnia w Bazylice Metropolitalnej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poprowadził uroczystą liturgię męki i śmierci Pana Jezusa. Kazanie wygłosił proboszcz katedry ksiądz Jan Nikiel. Rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. 3 kwietnia celebracji Wigilii Paschalnej w Bazylice Metropolitalnej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. O godzinie 18 przed ołtarzem głównym ustawiono paschał, dużą woskową świecę, będącą znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przymocował do paschału 5 gron, symbolizujących rany Chrystusa. Wypisał na nim aktualną datę i zapalił od ogniska wielkanocnego. Następnie ksiądz proboszcz prałat Jan Nikiel wniósł uroczyście paschał do nieoświetlonego według liturgii paschalnej kościoła. Podczas procesji do ołtarza głównego duchowni i wierni podzielili się tym ogniem z Wielkanocy. Po liturgii światła nastąpiła liturgia słowa z czytaniami i psalmami, które przypominają wszystkim historię zbawienia. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście poświęcił wodę, którą pokropił obecnych na liturgii paschalnych w kościele wiernych. Liturgia Wigilii Paschalnej, obfitująca w przebogatą symbolikę, prowadzi nas ku prawdzie o zmartwychwstaniu i zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Czytania ze Starego i Nowego Testamentu to jakby historia ludzkości od momentu stworzenia do owego najważniejszego punktu, kiedy Bóg czyni nowe niebo i nową ziemię w Jezusie Chrystusie, w Jego nauce o Królestwie Bożym. Po stworzeniu Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Niestety nie widział tego i chyba do dzisiaj nie widzi tego każdy człowiek. Jedenastego kwietnia, w drugą niedzielę Wielkanocy, w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, która od 1948 roku jest również Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, odbyły się uroczystości świąteczne, którym przewodniczył emerytowany biskup Marian Buczek. On też wraz z proboszczem katedry księdzem prałatem Janem Niklem przewodniczył w Eucharystii. Biskup Marian wygłosił także kazanie, w którym zaznaczył, że od 1945 roku w tym kościele znajduje się specjalna kopia obrazu Jezusa Miłosiernego, przywieziona z Wilna przez ówczesnego proboszcza katedry księdza Karola Jastrzębskiego. A od ponad 7 dekad w każdy czwartek odbywają się tu modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Po renowacji obraz ten został przeniesiony do kaplicy Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nikt z nas nie jest bez grzechu. Powstaniemy, przekażemy tą wiarę. I dzięki takim ludziom jak ksiądz Jastrzębski, jak ojciec biskup Rafał, czy inni tam za Zbruczem, ksiądz Chomicki, ksiądz Gładysiewicz i tak dalej, Kuczyński, mamy Kościół, 30 lat wolności, mamy seminaria biskupów, mamy otwarte nowicjaty. Korzystajmy z tego. Ktoś powie, a co tamtego, czas się zmienia, niepotrzebny, tak? I co? I przyszła pandemia ogólnoświatowa. I człowiek jest bezradny, nie wie, co robić. Patrz na obraz Bożego Miłosierdzia, patrz na te strumienie, promienie, które płyną. Jesteśmy zamknięci w karantynach, jak się to mówi, kwarantannach różnych. Zakazy takie, owaki, nie wolno, nie wolno. Człowiek może zwariować do reszty. Jezus natomiast udał się na górę.
14 kwietnia w parafii Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Lwowie proboszcz parafii ksiądz Mikołaj Lipitak gościł księży dekanatu lwowskiego, którzy zgromadzili się tu na Dzień Wspólnoty i Odnowy Duchowej. Na początku tego dnia skupienia wszyscy wspólnie modlili się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Po liturgii godzin, cichej modlitwie i sakramencie pokuty odbyła się wspólna Eucharystia, której przewodniczył neoprezbiter ksiądz Leopold Rudziński, opat klasztoru benedyktynów w Sołonce. Ojciec duchowny dekanatu lwowskiego ksiądz Paweł Oduj wygłosił konferencję na temat Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie dnia skupienia podczas wspólnych dyskusji poruszono kwestie głównych wydarzeń dekanatu w kwietniu i maju oraz planowanie wspólnych inicjatyw duszpasterskich na przyszłość. Pyszna i radosna agapa była końcem tego dnia wspólnoty księży dekanatu lwowskiego. Dwudziestego 4 kwietnia młodzież z parafii dekanatu lwowskiego spotkała się w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy we Lwowie na zboiskach, gdzie wspólnie się modlili, rozmawiali, słuchali Słowa Bożego. Tematem przewodnim tego spotkania było kochać to być wiernym jednemu. Franciszkanin Paweł Oduj mówił do młodzieży o miłości Boga do człowieka, która przynosi owoce życia wiecznego. Czas modlitwy i poznawania się zakończyła wspólna msza święta, podczas której młodzi ludzie usłyszeli o Bogu Ojcu, który ma pełnię życia i miłości, który zwycięża wszelkie zło w życiu ludzkim. Jego słowo i czyny są silniejsze niż ludzka słabość. W dniach 23-25 kwietnia wychowawcy i seminarzyści odbyli spotkanie dla ministrantów zatytułowane Zostań seminarzystą na 3 dni. Lepiej raz przeżyć niż 100 razy usłyszeć. Była to okazja dla chłopców, którzy przybyli do seminarium, aby spróbować życia kleryka. Wyższe Seminarium Duchowne Świętego Józefa we Lwowie Brzuchowicach po raz trzeci otworzyło swoje podwoje dla chłopców, którzy rozpoznają powołania do kapłaństwa. Do udziału zgłosiło się 12 chłopców w wieku 16 i więcej lat z różnych parafii archidiecezji lwowskiej, z Dobromila, Jaworowa, Iwano-Frankowska, Kosowa, Kolomyi, Drohobycza i Lwowa, którzy przez 3 dni zdobywali doświadczenie życia według regulaminu formacji kleryków. Młodzież razem z seminarzystami wstawała wcześniej, aby się modlić, uczestniczyła w konferencjach, zawodach sportowych, pracowała i studiowała razem z alumnami. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Żegnamy się, drodzy bracia i siostry, z osobą niezwykłą, świętej pamięci Emilio Chmielowo, osobą oddanej tworzeniu dobra na tym świecie, a przede wszystkim osobą,
która siała ziarna dobra w sercu młodzieży i dzieci. Jej troska o formację młodego człowieka, staranie o to, aby nie usunięto z jego życia piękna, jego mowy, jego szacunku do rodziców, troska o znajomość obyczajów rodzinnych, umiejętność zabawy, sztuka tańca, wzniosłych wierszów, pieśni. Troska, aby człowiek nie zapomniał, że jest wielką rodziną, którego ojcowie poznali prawdziwego Boga. Wysłuchaj naszych modlitw i okaż zmiłowanie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z wami. W górę serca. Oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę. Służebnicy Emilie, daj jej udział w Twojej światłości i pokoju. Warszawa, 29 kwietnia 2021 roku. Do uczestników uroczystości pogrzebowych świętej pamięci Emilii Chmielowej. Wielce szanowna rodzino, szanowni Państwo, drodzy rodacy, odeszła Emilia Chmielowa, wybitna działaczka polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, pełna charyzmy i niespożytej energii. Dobry, prawy człowiek oraz wspaniała patriotka, rozmiłowana w swoim rodzinnym Lwowie. Boleję nad tą wielką stratą, jaką poniósł nasz naród, a w sposób szczególny społeczność Polaków na Ukrainie. W świecie podzielonym zadawnionymi i nowymi antagonizmami, niezrozumieniem oraz krzywdzącymi stereotypami, pani Emilia Chmielowa potrafiła inicjować dialog, tworzyć fora spotkania i współpracy, gromadzić wokół siebie ludzi, którzy podzielali jej ideały i wartości. Z wielkim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci długoletniej, wybitnie zasłużonej prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, pani Emilii Chmielowej. Jej odejście jest ogromną stratą nie tylko dla Polaków na Ukrainie, ale też dla całej naszej wspólnoty narodowej, w kraju i za granicą. Jej ogromne zasługi i pełna poświęcenia praca zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi. Pani Emilia, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, odnoszący sukcesy sportowiec, miała w sobie niezwykłą determinację, siłę walki i pogodę ducha. Jednocześnie wykazując się wielką pokorą i wrażliwością, wychowywała młode pokolenia nie tylko na sportowej, ale przede wszystkim na życiowej drodze. Pasją zarażała innych, dzięki czemu była tak skuteczną rzeczniczką dialogu polsko-ukraińskiego, a jej empatia, sumienność i zaangażowanie były przez całe lata postrzegane jako wizytówka polskości.